Siemanko, Szymanko, z tej strony Donin, and welcome back to BeamNG! Moi drodzy, jak widzicie tą kierownicę, wiecie, że będzie źle. Otóż jadę moim RSQ8, hoppa! I polecimy, uwaga, ile poleci... No, 370 metrów, było dosyć spoko. Zobaczymy, czy inne pojazdy pobiją ten pojazd. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będą dosyć nietypowe pojazdy. Bo tego samochodami już nie można nazwać. To jeszcze chyba jest jakiś samochód. Natomiast mamy jakiegoś takiego Annihilator. I w ostatnim odcinku, we wczorajszym odcinku, lataliśmy sobie takim samochodem na dragi. I wydaje mi się, że on jest jeszcze mocniejszy, ale driveshaft zepsute? Driveshaft zepsute, dlaczego to nie działa? Ja delikatnie... to trzeba nim tak delikatnie jechać? No wydaje mi się, że tak, w każdym bądź razie, moi drodzy, udało mi się tutaj dojechać. Okej. A jak dam na fulla, to wtedy on się psuje. Dobra, już czaję ten samochód. Ale... on nie napędza, to jest wał napędowy, okej. Dobra, wyskoczyliśmy. O, jak ładnie poleci telemarkiem. 200, ale mi się wydaje, że on poleci po prostu więcej. Widzicie, bo to tak trzeba pomalutku jechać, no ale ja wiem, że one po prostu wystartują i one mają jedną sekundę do... No znowu się zepsuje, ja tego nie rozumiem! Carmageddon Edition. Jak może być driveshaft zepsute, skoro to są samochody, które mają nawet ognie na masce i to one startują w sekundę 200 na godzinę, no bez sensu. No dobra, zobaczymy, co się stanie, jak polecimy. Hop! No znowu poleci 200, no to jest badziew. 180, badziew! Oh my god, co teraz się stało? No chyba... no tak trochę się nie zmieściliśmy. Jak tutaj wygląda, ty patrzcie to. Ja nie wiem. Ten samochód też nie działa. Ale wiecie, co my możemy zrobić? Ja mogę wziąć jakiś najprostszy samochód, ustawić go na środku. Moi drodzy, ja teraz ustawiłem idealnie na środku ten samochód. I teraz, jak ja zrespawnię sobie ten wielki, to on się powinien tutaj zmieścić! Jedziemy! Let's go! Moi drodzy, patrzcie na ten wielki pojazd. Za chwileczkę mi... no już mi padł silnik. Ale spójrzcie, żeby takim... To wygląda jak jakieś lotnisko. Ile poleci ten samochód? 200 na godzinę! Oh my god! Dużo, on poleciał tylko 100 na godzinę, ale nic się z tym samochodem nie stało! O, coś tam odleciało. 250 na godzinę takim kolosem. Oh my god! Czajcie ten samochód? Ja postaram się... O! Houston, mamy problem! O, opony odleciały. No nic aż takiego wielkiego się chyba z nim nie... no stało się, stało się. Może z takiej perspektywy się uda. Nie, nie uda się, bo coś się tu dzieje. Znowu mi silnik padł. No, o nie! Oh my god! To nie! To nie działa, on jest po prostu za wielki. Ale ja mam tutaj jeszcze taki jeden, what now? Ja nie mam żadnego pojęcia, co to jest, co to oznacza, what now? To jakby zgliczowany. Zobaczmy, co to jest. Może to być jakiś straszny? On ma milion! On ma znowu milion RPM-ów. Patrzcie to! Uwaga! No nie, no nie dam rady! Ale on ma milion RPM-ów, ten samochód! Dobra, teraz idealnie pojedziemy. Oh my god! Oh my god! On pojedzie 200 na godzinę! Patrz to! Patrz! I hop! Patrz! Patrz jak leci, pa! Ładnie telemarkiem znowu wylądował. Tutaj zahaczył troszeczkę o dziobem. O, nic się z nim nie stało. A ja wiem, dlaczego się z nim nic nie... dlaczego to jest QR code? Ja wiem, dlaczego się z tym samochodem nic nie stało. Ponieważ on jest niezniszczalny. Ale ja jestem ciekawy, gdzie mnie zaprowadzi ten QR code. Ten QR code nie działa. On nie działa ani z bliska, ani z daleka. To jest po prostu jakaś ściema. Ja wiem, że to nie jest Ursus, ale to jest coś Ursuso podobnego. I wydaje mi się, że ten Ursus... jak ja uwielbiam ten dźwięk w BeamNG, jak się tutaj silnik rozwali. Ale spójrzcie, moi drodzy, jedziemy 165 na godzinę traktorem. Hop! I polecimy... 90 metrów. Oh my god, Janusz!
Janusz, ty byłeś w tym kokpicie, czy zdążyłeś uciec? Bo jak nie zdążyłeś uciec, to cię lekko zmiażdżyło. Moi drodzy, formuła z lat 60., która jedzie dosyć ciekawie. Ja nie, czy tak naprawdę formuły kiedyś wyglądały? Wydaje mi się, że tak. Dobra, o, patrzcie, no 300 na godzinę to... Ej, jak my idealnie lecimy, no spójrzcie, będzie 500, nie, będzie 400... 485 było. I on dosyć ciekawie zmiażdżyło. O. O, proszę bardzo, no wygląda jak sardynka, no idealnie do wody teraz. Moi drodzy, ja nie wiem, co to jest za pojazd, ale kojarzy mi się on ze SpongeBobem. Krabby Patty! Zauważcie w ogóle, że on ma nawet takie oczka tutaj. Jakiś uśmiech, nosek. Wygląda dosyć zacnie. Możemy nawet wejść do środka. Więc mi się naprawdę wydaje, że to jest samochód od SpongeBoba. Tak wyglądałby samochód od SpongeBoba. No bo przecież mamy też tutaj taki wiatraczek, prawda? Widzicie? Mamy tutaj ogórki jako opony. I on jest strasznie wywrotnym pojazdem. Ciekawe, co się stanie na XXL skoczni z Małysza tym pojazdem, ale wydaje mi się, że jak ja teraz przyspieszę... O, nie, no jest... Ale on... O nie... Nie no, ma drugi bieg, trzeci... Czwarty... Piąty... On się zaraz wywróci, nie? Pięć biegów, 165 na godzinę kraboburgerem, pa to! Pa! I hop! Obie... Jaki dzisiaj jest odcinek, nie? 100! On poleciał też 100! No przecież... Jeden... Czy z kraboburgerem się nic nie dzieje? Z tym kraboburgerem się nic nie stało. Moi drodzy, ja nie wiem, o co chodzi w dzisiejszym odcinku, ale mamy skateboard. Nie wiem, jak on będzie szybko jechał. Czekajcie, ja zobaczę może, ile on ma biegów. On ma nawet S. Patrzcie, 4 biegi ma. I my możemy w sumie cisnąć na trybie sport. Deskorolka brzmi tak. W BMG, tak samo jak ten kraboburger. Dobra, jedziemy. Let's go. Ja chyba mogę od razu tutaj dawać na ma... Okej, okay, czekaj, bo on nie zmienia biegów. Ja nie wiem, dlaczego on z biegów nie zmienia. No coś jest po prostu nie tak z tymi samochodami dzisiaj. Dobra, teraz zmienił. Moi drodzy, deskorolka i hop! O, deska poleci dosyć daleko. No spójrzcie, 200... 250. Nie, no to jest badziew. To jest też... Ale ona się też tak potrafi nawet... Ja myślałem, że ona też będzie taka nieruszalna jak ten kraboburger. Ale jak sami widzicie... Ona wygląda jak zmarszczony brzuszek. Moi drodzy, następna deskorolka, taka troszeczkę inna. Wydaje mi się, że ona jest lepsza, ale nie jestem pewien. Ona jest lepsza! Musimy od nowa, bo ja się przestraszyłem prędkości, albo raczej momentu obrotowego tej deskorolki. Dobra, i teraz patrz. Oh my god. Dobra. Zaraz mi silnik wybuchnie! Gdzie tutaj jest silnik w tej desce? 180 na godzinę, moi drodzy, deską. Deską do prasowania, nie? Pa! I hop! I pole... Sto... Nie, jednak nie... Ale jak idealnie wylądowała! Ale to jest mega! Spójrzcie, pa! I co się stanie, jak ja walnę w to? Patrz! Oh my god! Deska się połamała. Ale kłębka się jeszcze kręcą. Solaris! Z Warszawy! My opuść po prawej, patrzcie, możemy nawet opuścić ten... ale bym pojeździł takim autobusem. Otwieramy drzwi. Jakie my tutaj jeszcze opcje mamy? Przełącz jato. Co to jest jato? Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie wpuściliśmy teraz ludzi. Zamykamy się. Maksymalny prześwit. Możemy ustawić też maksymalny prześwit. Wpuśćcie, widzicie, teraz się tutaj pompuje. Bo tutaj mamy hydrauliczne zawieszenie. Moi drodzy, Solaris Urbino. Nasz polski autobus. One są chyba z Wrocławia, tak? One się chyba we Wrocławiu budują. Ale dlaczego tutaj pisze po niemiecku? Bitte vergessen Sie nicht, Ihrem Nachtzuschlag zu lösen, dann geht's hier einfach für 1 euro! Przejazd za 1 euro, czajcie to? Jak ja uwielbiałem tymi autobusami jeździć, nie wiem dlaczego, ale tutaj było tak mega wygodnie. Ja po prostu naprawdę uwielbiałem jeździć tymi pojazdami. No dobra, moi drodzy, jedziemy do Düsseldorf, Universität Ost i ciśniemy. A mogę teraz opuścić go po prawej? Nie, on musi chyba stać. Dobra, moi drodzy, ja jestem ciekawy i... Zobaczcie w ogóle, że my już jedziemy 150 na godzinę takim Solarisem Urbino. Uszkodzenie przez armię odbory. Układ rozrządu został uszkodzony. Nieważne, silnik... Dobra, silnik nie pracuje. Przy 200 nie pracuje. I moi drodzy, skoczymy! I on chyba poleci telebarkiem ładnie. 180... 180, moi drodzy, Solarisem! 230 na godzinę jedziemy. Dobra, cyk i hop! On się ciekawie wgniótł. Zobaczcie w ogóle teraz ten napis Matrix tutaj, nie? Jak on wygląda. On się tak rozszerzył. O, mamy z tą parasolką, spójrzcie. Tu jest nawet napisane Country Poland.
jesteśmy jakby nie. Już go ciągnie. Ja stoję na neutralnym obrocie. Widzicie? Na neutralnym biegu znaczy się. Już nim ciśnie. Patrz, pa jak on się podnosi. To jest aż niemożliwe. Dobra, let's go! Jedziemy, pa, auto. Ono ten. No ale czekaj, bo ja nie rozumiem. Coś tutaj się dzieje z moim silnikiem, nie tak? Oh my god! On naprawdę poleci 300 na godzinę z Polarisem! Oh my... To jest rekord świata znowu dzisiejszy. Patrzcie to. Oh my god! Jak ten autobus pocisnął! Ja wiem, że na świecie są... Amerykanie lubią takie autobusy, prawda? I oni tam wsadzają jakieś silniki V12 czy coś takiego oraz turbo do tego. I wtedy one właśnie jadą te 300 na godzinę, ale że Solaris? Pa! Ja przepraszam, że skaczę jeszcze raz, ale ja po prostu muszę jeszcze raz skoczyć. O, jako pasażer, pa! Jedziemy jako... Andrzej, patrz. Andrzej, trzymaj się! Jedziesz do szkoły, jadę! O nie, co się dzieje? O! Nie dojechaliśmy do szkoły, Janusz! Andrzej! Sztaplarka! Sztaplarka, pa! O nie! Już to mamy problem! Sztaplarka się przewróciła! O nie! Sztaplarką chyba nie damy rady! Control plus page up. O, aha, tak możemy robić, dobra. Aha, i może... I możemy też tak zrobić. Jakie to jest mega! Wydaje mi się, że tak z tymi widłami u góry, ona jest strasznie wywrotna. Wiem, bo jeździłem. Dużo jeździłem. Długo jeździłem na sztaplarkach. I muszę wam powiedzieć, że jest strasznie, ale to strasznie wywrotna jest. Ja wiedziałem, że tak będzie. Więc my musimy mieć bardzo nisko te widły. Jeżeli będziecie jeździli na sztaplarce kiedyś już, lub już jeździcie, to Junior wam podpowie, co trzeba robić. Widły na dole i nie zjeżdżać z XXL skoczni Małysza, bo nie dacie rady. Ale powracając do naszej sztaplarki, my mamy jeszcze track, mamy ramplow, ja to rockets, okej. I drag. Lecimy ramplow. Co się dzieje z tą sztaplarką? Ona ma nawet spoiler. Nie no, na serio? Pa, co się dzieje? Patrz! I hop! No jest! Bo prawie zahaczyliśmy, ale jednak nie, na 160 metrów, bez sensu. Ba... Co się dzieje z dzisiejszymi pojazdami? To jest niemożliwe! Weźmiemy jeszcze inną sztaplarkę. Moi drodzy, sztaplarka z turbodopalaczami. Tego jeszcze nie było. Jedziemy z widłami u góry. O nie, już się stała wywrotna, no widzicie to? To tak nie może być. W ogóle to ta sztaplarka jest tak głośna. To nie działa. Ta sztaplarka jest tak głośna, że nie słychać turbo. Ta sztaplarka musi jechać pomalutku, bo ja nie potrafię nad nią zapanować. Ona jest strasznie wywrotna. Dobra, ja jadę na maksa. Ja jadę na maksa. Oh my... Ona poleciała zero, ale ją mi się nie da zjechać z tego, bo ona jest za bardzo wywrotna. Ja trzymam mocno kierownicę, próbuję się w ogóle nie ruszać. A jednak ona, widzisz, ciśnie tu w lewo, tu w, no bez sensu. To jest bez sensu. Lista wspierających dziękuję. Inne moje śmiechowe filmiki, takie jak ten, zapraszam i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!